Design Thinking jest to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług krok po kroku w oparciu o głębokie zrozumienie potrzeb użytkowników. Zanim powiem, co składa się na Design Thinking, należy wspomnieć o kreatywności i innowacyjności. Kreatywność jest to myśl, która budzi się w naszej głowie, a innowacyjność jest to wprowadzenie tej idei w życie. Składowa Design Thinking, koncentracja na użytkowniku, czyli zrozumienie jego potrzeb, interdyscyplinarny zespół, który pozwala spojrzeć na problem z różnych perspektyw oraz eksperymentowanie na hipotezach, czyli tworzenie modelu oraz uzyskiwanie informacji zwrotnych od użytkowników. Design Thinking, czyli myślenie projektowe, skierowane jest do firm, administracji, szkół, korporacji, do wszystkich organizacji, które chcą wdrażać oryginalne rozwiązania oparte na potrzebach użytkowników i poszukują innowacji. Celem tej metody jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w postaci produktów, usług, strategii, planów biznesowych, programów edukacyjnych i tym podobnych. Aby rozwiązać problem metodą Design Thinking, musimy przejść określone etapy. Pierwszy to empatia, czyli wczucie się w rolę użytkownika, zaobserwowanie, kim jest i czego potrzebuje. Kolejnym etapem jest definiowanie problemu, czyli poszukiwanie tak zwanego dna sedna. Kolejna faza to generowanie pomysłu, w której poszukujemy jak największej liczby rozwiązań. Następnie przechodzimy do prototypowania, podczas którego tworzymy model wybranego rozwiązania. Ostatnim etapem jest testowanie, kiedy to oddajemy nasz model w ręce użytkowników i zbieramy od nich informacje zwrotne. Przykładami wykorzystania metody Design Thinking w województwie łódzkim są m.in. manufaktura, termy Uniejów czy Góra Kamieńska.